No, cześć siemanko, dzisiaj pomówimy sobie o czwartej, ostatniej strukturze danych w Pythonie i jest to set. Set tworzy się bardzo podobnie do słownika dictionary. Jak widzicie, używamy tutaj nawiasów klamrowych, ale set jest bardziej podobny w sumie do list i do tuplów niż do słowników. Słownik to jest w ogóle taki wyjątek, on jest zupełnie inny niż reszta tych. Wszystkich struktur, lista, set i tuple są dosyć podobne do siebie. Aczkolwiek mają swoje różnice, dlatego też istnieją takie trzy struktury, ponieważ mają one swoje zastosowania. No i właśnie takiego seta tworzymy w ten sposób, albo jeżeli chcielibyśmy stworzyć pusty set, to wtedy możemy użyć specjalnej funkcji właśnie i zrobimy to w ten sposób, że na przykład a to się równa set i otwieramy sobie nawias to pozwoli nam utworzyć pusty set, i żeby nawet to sprawdzić, możemy sobie napisać print type, i teraz wpiszemy sobie a. Więc jak sobie teraz wydrukujemy, to zobaczcie, że tutaj w zmiennej a mamy właśnie set. Dlaczego wam to pokazuję? Ponieważ może się to mylić z początku i moglibyście sobie pomyśleć, że taki pusty set możemy stworzyć sobie w ten sposób. No nie do końca, ponieważ jeżeli wpiszemy coś takiego, to tak naprawdę stworzymy sobie słownik. Jak tutaj wpiszę teraz type B, zobaczcie, daję start, to mamy dictionary. Tak więc w ten sposób stworzymy słownik, a nie set. I chcę Wam pokazać, czym różni się set od reszty struktur i dlaczego moglibyśmy chcieć go użyć. Set to jest taki zbiór, gdzie każdy element jest unikatowy. Czyli tak jak mamy tutaj, ja sobie wpisałem 1, 2, 3, 4, 3, 2, nawet możemy sobie dodać jeszcze jedynkę. To zobaczcie, że te elementy nam się powtarzają. Mamy dwie jedynki, dwie dwójki, dwie trójki, ale kiedy sobie to wydrukujemy, czyli dajemy print my set, dajemy start, to otrzymujemy tylko 1, 2 trzy, 4 ponieważ te elementy muszą być unikatowe. I to jest taka główna chyba zaleta seta właśnie, że pozwala nam Powyrzucać wszystkie powtarzalne wartości. Należy tu jeszcze powiedzieć, że elementy zbioru takiego seta są niemutowalne, czyli nie można ich tutaj zmieniać, nadpisywać, są nieindeksowane i nieuporządkowane, więc nigdy nie ma pewności, w jakiej kolejności zostaną one pobrane to, że tutaj jedynka akurat stoi na pierwszym miejscu, dwójka na drugim, to nie znaczy, że kiedy będziemy sobie pobierać taki set gdzieś, to że rzeczywiście w takiej kolejności one też tam będą występować. Wiemy, że nie możemy nadpisywać tych wartości, aczkolwiek możemy dodawać i usuwać pewne elementy, na przykład jeżeli może pozbędę się na razie tych wartości, jeżeli chciałbym powiedzmy dodać jakiś element do tego, to dajemy myset i na przykład add, i dodam tutaj wartość, bo powiedzmy 5. Więc jak teraz sobie to wydrukujemy, no to mamy 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli jakiś chciałbym usunąć, no to dajemy my set i teraz dajemy discard, czyli usuń. I teraz podajemy, który element chcemy usunąć. No ja chcę usunąć na przykład dwójkę. Więc jak teraz sobie wypiszemy, to mamy 1, 3, 4, 5. No więc tak to będzie działać. Oczywiście sety, tak samo jak tuple i listy, mogą zawierać różne tutaj wartości. To nie muszą być tylko wartości tego samego typu. Tu może być jakiś tam string, może być liczba całkowita. Tutaj nie ma żadnych problemów. Jak widzicie, te wszystkie struktury można tworzyć w dowolny sposób, tak naprawdę. Można je wypełniać różnymi danymi. I co jeszcze jest fajne w setach? Może pokażę wam coś takiego. Stworzę sobie tutaj jakąś listę. Może ten set na razie wyrzucę. Mamy tutaj listę z różnymi elementami. Jeżeli chcielibyśmy się pozbyć z niej właśnie zduplikowanych elementów, to możemy ją przerobić na przykład na seta. Możemy to zrobić w ten sposób, że na przykład my set to się równa i teraz właśnie będziemy zamieniać ją na set, więc wpisujemy sobie metodę set. I teraz w środku wpisujemy naszą listę. No i zobaczmy, teraz dajemy sobie start, i że rzeczywiście pozostały nam już w secie tylko te elementy pojedyncze, unikatowe. A teraz pokażę Wam jeszcze coś fajnego na koniec, czyli tak naprawdę te trzy struktury danych mamy na początek set owocowy z wszystkimi takimi danymi. Tutaj też dodałem 12, żebyście widzieli, że rzeczywiście można stosować różne typy wartości. Mamy listę owocową z nawiasami kwadratowymi i mamy tupla z nawiasami okrągłymi. Teraz sobie wydrukujemy te wszystkie nasze zestawy danych, więc dajemy sobie tutaj start i zobaczcie, że dwa poniższe, czyli mamy listę i tupla, one występują w tej samej kolejności, ale właśnie set nie zaczyna się już od Apple, tylko zaczyna się od banana. Damy sobie jeszcze raz start. I zobaczcie, znowu zupełnie inaczej pobierane są dane z naszego zestawu, tutaj SET. Więc jak widzicie, nigdy nie ma pewności, w jakiej kolejności te elementy zostaną pobrane czy wyświetlone. Tutaj chcę Wam pokazać jeszcze coś innego, co można zrobić właśnie na takich zbiorach. Mamy na przykład dwa takie zbiory, na przykład uczniowie i kursanci, i możemy wykonywać na nich różne takie operacje. Na przykład, zobaczcie, jeżeli chcielibyśmy. Zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy tymi zbiorami, to możemy sobie zrobić takie w sumie jakby działanie matematyczne: czyli od zbioru uczniów odejmujemy zbiór kursantów. I teraz, jak damy sobie start, to zostaje nam tylko Zenek i Ania. Możemy też na przykład pobrać sobie część wspólną takich zbiorów, czyli za pomocą takiego operatora wyłuskamy sobie część wspólną, damy sobie start i dostajemy Marek i Kasia ponieważ te dwa obiekty są zarówno w jednym, jak i w drugim zbiorze. Możemy sobie też w łatwy sposób pobrać sumę tych dwóch zbiorów, czyli dajemy sobie taki operator, i dzięki temu, jak teraz damy sobie start, to zobaczcie, że łączą nam się te dwa zbiory, oczywiście z wyłączeniem duplikatów. Oczywiście jest tego więcej, ale nie chcę Was zanudzać, chcę Wam tylko pokazać, że SET, mimo że może się wydawać troszkę dziwną strukturą danych, to w wielu przypadkach jego wyjątkowe właściwości właśnie z pewnością nam się przydadzą.